Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. W sobotni poranek witam w studiu pana Jakuba Laska, wolontariusza, współkoordynatora Opolskiego Centrum Wolontariatu Iskra. I jeszcze dodajmy, że pan Jakub Lasek reprezentuje opolską chorągiew ZHP. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Bardzo dużo tych funkcji wymieniłam, ale one wszystkie się łączą, bo pan w Centrum Wolontariatu jest właśnie z ramienia, tak można powiedzieć, ZHP, tak? Tak, zgadza się. Też Centrum Wolontariatu jest to efekt naszych dwuletnich działań, które w Opolu przeprowadzamy właśnie od 2 lat z chorągwią opolską ZHP, ale nie tylko. Jakby pierwszą rzeczą, którą i wydarzeniem, które miało miejsce, był projekt GECO i miał to na celu zaktywizowanie organizacji do współpracowania ze sobą, a następnie na koniec tego projektu z chorągwią opolską postanowiliśmy rozpisać projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z którego pozyskaliśmy fundusze na projekt Iskra, który wtedy jeszcze nie był Centrum Wolontariatu, a obecnie ten projekt właśnie się kończy i doszliśmy do wniosku, że to marzenie, które nie tylko my się okazuje mieliśmy, ale wiele, wiele organizacji, wiele wolontariuszy w Opolu, czyli aby w Opolu istniało i działało Polskie Centrum Wolontariatu, udało się spełnić. Czyli już wyjaśniliśmy trochę, skąd idea i to pragnienie powołania takiego centrum. No właśnie, a dopowiedzmy, jaką rolę spełnia to centrum? W jaki sposób ono ma służyć społeczności Opola? Centrum Wolontariatu ma przede wszystkim być takim łącznikiem pomiędzy osobami, które mają jakąś potrzebę lub organizacjami, które dostrzegają taką potrzebę w różnych sferach naszego życia codziennego, a wolontariuszami, którzy w tych sferach chcą pomóc. Na pewno wiele osób ma takie zdanie, że wolontariat to jest coś, co robimy i nic do nas nie wraca, że to darmowa praca, że... Właściwie wiele osób zastanawia się, po co wolontariusze to robią. My też chcemy poprzez Centrum Wolontariatu pokazywać wszystkim, jak wiele korzyści niesie wolontariat i że wcale to nie do końca jest za darmo, bo każdy wolontariusz dostaje, który sprawdzi się w działaniu i podejmuje działania przy różnych projektach, dostaje bardzo wiele kompetencji, które później przydają się w życiu codziennym. Ma doświadczenie, które spokojnie może wpisywać w CV, które może przyszłemu pracodawcy również udokumentować i tak naprawdę to doświadczenie niewiele się bardziej różni od takiego doświadczenia zawodowego. Tak naprawdę przy wielu projektach wolontariackich to jest takie samo doświadczenie, jeżeli ktoś by pracował, a na przykład dla wielu osób, które jeszcze nie mają tego doświadczenia zawodowego, dla uczniów, dla studentów, to może być bardzo cenne, żeby kiedy, nie wiem, powiedzmy po zakończeniu studiów w wieku 24-25 lat będą szukali swojej pierwszej pracy, pokazać już, że nie są to rzeczy nowe, które będą podejmować się przykładowo w swoim zawodzie, nie są to rzeczy, które dla nich są obce, tylko mogą się wykazać już jakimkolwiek doświadczeniem i tym no, mamy akurat, że tak powiem, wolny rynek i tym mogą wyprzedzić swoich rówieśników, że już coś potrafią. A jednocześnie ten kontekst właśnie wolontariacki brzmi dobrze, bo pokazuje, że człowiek jest w stanie zaangażować się, no właśnie, bezinteresownie, w znacznym stopniu bezinteresownie, choć tak jak pan mówi, korzyść, jaką czerpie wolontariusz, jest niejednokrotnie większa niż ta, którą ktoś otrzymuje dzięki jego zaangażowaniu. Powiedzmy jeszcze, że wolontariat rozumiany jest bardzo szeroko. My często mamy takie chyba zawężone rozumienie, że pomaganie na przykład osobom starszym czy niepełnosprawnym. Tutaj chodzi również o taką działalność, bo pośredniczycie, jak rozumiem, w kojarzeniu takich osób, które potrzebują tego typu pomocy i które chcą zaoferować taką pomoc, ale to jest, tak jak pan też wspominał, pomoc często organizacyjna przy różnego rodzaju imprezach po prostu. Tak, to prawda. Też wolontariat często po prostu wiąże się również z rozwijaniem naszych pasji i z tego powodu powstaje wiele stowarzyszeń, chociażby w Opolu. Mi jest akurat najbliżej z racji moich pasji górskich do Stowarzyszenia Klubu Wysokogórskiego w Opolu i również tak się składa, że razem z festiwalem Impuls wolontariatu, który organizujemy w ten weekend, nakłada się to również z festiwalem górskim organizowanym przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, gdzie właśnie pomysł na organizację tego festiwalu w Opolu
zrodził się w Klubie Wysokogórskim, gdzie jego pierwsze edycje właśnie były organizowane siłami wolontariuszy i członków tego stowarzyszenia, aby popularyzować wspinaczkę, aby popularyzować trekking w górach i zachęcać innych do tej formy akurat aktywności sportowej. A nikt tego tak dobrze nie zrobi jak prawdziwi pasjonaci, prawda? Którzy wiedzą, którzy czują to tak naprawdę. No właśnie, wspomniał pan, że dzisiaj jest Festiwal Wolontariatu Impuls. No, z tej okazji się spotykamy. Może już niekoniecznie, żeby zapraszać do udziału w festiwalu, bo trzeba się było wcześniej zapisać, ale jego formuła jest na tyle ciekawa i podejrzewam, będziecie jeszcze do niej wracać, więc być może w przyszłości będzie można z tego skorzystać. Po co ten festiwal dzisiaj? Festiwal Wolontariatu Impuls jest dość niespotykaną formułą, którą, mówiąc szczerze, zauważyliśmy jedynie w Łodzi, w miastach w Polsce, i ona nas zainspirowała. Polega ona na tym, żeby mieć okazję przeżycia wolontariatu w praktyce. Ponieważ wiemy, że do tej pory były w Opolu organizowane różnego rodzaju festiwale dla organizacji pozarządowych, gdzie organizacje prezentowały się, można było je odwiedzić na stoiskach, porozmawiać i dowiedzieć się, na czym polega dany wolontariat. Natomiast doszliśmy do wniosku, że i też sami poprzez swoje doświadczenia wolontariackie, że najlepiej jest ten wolontariat przeżyć w praktyce. Wtedy dopiero zderzając się z nim, można poczuć, jak to jest pełnić dany wolontariat, działać na rzecz danych osób, czy po prostu danej idei, bo nie zawsze to się też styczność z osobami potrzebującymi. I w ten sposób powstała idea, aby w dniu dzisiejszym w różnych miastach, w różnych miejscach w mieście w Opolu móc spróbować działania z różnymi stowarzyszeniami lub na rzecz właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, różnych idei i w działaniu sprawdzić się, czy dany wolontariat mi osobiście odpowiada. Przykładowo wielu wolontariuszy, którzy zgłosili się dzisiaj na festiwal, mieli do wyboru kilka miejsc i sobie sami dowolnie układali grafik, w które z tych miejsc chcą odwiedzić i im pomóc. Są to instytucje znane Opolanom, jak na przykład Hospicjum Opolskie Betania, gdzie będą oni czytali książki osobom przebywającym w hospicjum. Jest to chociażby Teatr Kochanowskiego, w którym będzie można zobaczyć od kuchni, jak ten teatr wygląda. I trochę pomóc przed zbliżającym się wieczorem spektaklem. I również mamy już też zaangażowanych wolontariuszy w Festiwal Gór, o którym wspominałem wcześniej. Ja też zaraz tutaj po wywiadzie uciekam blisko koło Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Powstaje mural, który również będzie promował ideę wolontariatu i Opolskie Centrum Wolontariatu Iskra. Czyli rzeczywiście rozstrzał tych aktywności jest bardzo różny, od hospicjum przez teatr do festiwalu czy malowania muralu. Bardzo spodobała mi się ta idea, bo tak jak pan powiedział, może serce w kimś płonie do jakiejś działalności, od chociażby w hospicjum, no ale później się okaże, że no nie daje rady, prawda, że to jest trochę za dużo dla mnie, być może na tym etapie, prawda, ale tutaj jest ta możliwość sprawdzenia i ewentualnie ukierunkowania się w inną stronę, bo to niekoniecznie od razu trzeba porzucać ideę wolontariatu. Dokładnie tak, dlatego też każdy dzisiaj może przez 2 godziny, no wiadomo, sprawić ciężkiego zadania, jakim jest w ogóle dużym przeżyciem za każdym razem, myślę, dla każdego jest wizyta w hospicjum i to mogą być dla kogoś zbyt duże emocje, a z drugiej strony może akurat ktoś jest takim typem osobowości, który na co dzień chce przeżywać takie wysokie emocje i chce w ten sposób pomagać, bo to na pewno jest bardzo potrzebna, ale zarazem trudna pomoc. A dla innych osób właśnie, które mogą chcieć wspierać dane pasje, na przykład jaką jest sztuka teatralna, mogą chcieć na trwale zaangażować się w tą sferę, tylko po prostu najważniejsze, żeby spróbować i zobaczyć, czy to jest dla danej osoby. A często nawet nie wiemy, że można się tak zaangażować, no bo teatr, no lubię chodzić do teatru, ale nawet mi nie przyjdzie do głowy, że teatr potrzebuje wolontariuszy, prawda? To prawda. W wielu miejscach też właśnie to jest trudność, którą chcemy rozwiązać o Polskim Centrum Wolontariatu Iskra, że po prostu dane miejsca też nie pokazują od razu, że tam jest możliwość pełnienia wolontariatu. Też jest tak, że z wieloma miejscami, instytucjami, z którymi rozmawiamy, różnie to z tymi wolontariuszami bywa. Nie każdy od razu, który przyjdzie, właśnie poczuje, że to jest dla niego. Dużo też to czasu zajmuje, stąd właśnie tu też nasza rola jako koordynatora Iskry.
dużym takim narzędziem, które wdrażamy i już od miesiąca zaczyna działać, jest nasza strona internetowa iskraopole.pl, na której jest baza zarówno wolontariuszy, jak i baza instytucji i miejsc, w których można taki wolontariat pełnić. Czyli niekoniecznie trzeba osobiście do was przychodzić, ten wstępny research, rozpoznanie można zrobić na stronie internetowej. Tak, dokładnie. Są dwie możliwości, w jaki sposób można sprawdzić, jakie są możliwości wolontariatu w Opolu. Jest ta tradycyjna, osobista w trakcie dyżurów w Centrum Wolontariatu w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego na ulicy Damrota. One są codzienne, te dyżury? Nie, one są co drugi dzień, w poniedziałki, środy i piątki. Podejrzewam, że po południu bardziej, tak, niż przed południem, no bo wtedy jesteśmy bardziej mobilni. Tak, tak. Zwykle to jest między godziną 17 a 19. Aktualne dyżury można sprawdzić na stronie internetowej. No i przede wszystkim jest właśnie ta strona internetowa, na której znajdują się dwa rodzaje wolontariatów. Są to wolontariaty stałe, czyli takie, które potrzebują wolontariusza na dłużej, na przykład raz w tygodniu. I wolontariaty akcyjne, takie chociażby jak wspomniany Festiwal Górski, gdzie to jest jednorazowa akcja i są potrzebni na nią wolontariusze, można się zapoznać z całą ofertą wolontariatu, jakie są świadczenia, jakie wolontariusz dostaje z tym wolontariat, jakie są wymagania, bo też często na przykład dana instytucja wymaga tego, żeby dany wolontariusz był pełnoletni albo miał ukończone 16 lat, lub w przypadku osób niepełnoletnich na przykład posiadał zgodę rodzica i można śmiało się wtedy zapisać. To, że się zapisze, jeszcze nie oznacza w ogóle tego, że na pewno się weźmie udział w danym wolontariacie, bo wiadomo, że dana organizacja jeszcze musi zaakceptować to. Czyli jakie jest postępowanie? Zapisujemy się przez stronę internetową i co dalej? I później czy należy czekać na kontakt od strony organizacji i instytucji. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony bez kontaktu. W zależności jak szybko jest to wydarzenie, bo też zapisy są automatycznie zamykane, jeżeli już wydarzenie się zbliża i wtedy nie można się zapisać, lub na przykład jeżeli pula wolontariuszy się wyczerpała, bo też są takie wydarzenia, na które... Wszyscy chcą pomagać. Tak, na przykład Festiwal Górski na tydzień przed już miał zaraz z obstawionych wolontariuszy i więcej nie potrzebował, no bo też głupio wziąć więcej wolontariuszy, żeby tam się nudzili i wymyślać im specjalnie niepotrzebne prace, skoro jest ich wystarczająca ilość. To ma być pomocne, a nie stwarzać dodatkowe problemy organizacyjne. Dokładnie. Natomiast widzimy, że baza tych wolontariatów, zarówno stałych, jak i akcyjnych, się buduje i jest już obecnie tyle na stronie, że myślę, że każdy ma w czym żonglować i może znaleźć coś dla siebie. Indywidualna osoba też tam może zamieścić swoją potrzebę. No właśnie, ktoś starszy, niepełnosprawny potrzebuje chociażby pomocy w zakupach. Czy taki wpis też może się tam znaleźć? Jak najbardziej tak. Jest możliwość właśnie dodania potrzeby po prostu i to też nie musi być, bo wiem, że to jest bardzo trudne dla takiej osoby, żeby prosić o pomoc samemu. I niejednokrotnie akurat to jest historia też, z którą kiedyś miałem do czynienia. Tu lokalnie na wyspie starsze państwo potrzebowało właśnie, żeby ktoś przyszedł do nich raz w tygodniu i przyniósł im węgiel do palenia w piecu, kiedy jeszcze mieli stary piec węglowy. I oni się zgłosili po prostu z prośbą do szkoły. I przykładowo, jeżeli szkoła akurat wtedy znalazła wśród uczniów, bo myśmy z kolegami akurat wtedy zgłosili się chętnie do pomocy, natomiast jeżeli szkoła by nie znalazła nikogo, to może wtedy zamieścić taką informację, jeżeli oczywiście, wiadomo, te osoby wyrażą zgodę z numerem telefonu do kontaktu, że jest taka potrzeba, więc na przykład nawet jeżeli my jako sąsiedzi widzimy, że dana osoba ma taką potrzebę, to można ją zgłosić, tylko najważniejsze jest to, żeby ta osoba wyrażała na to zgodę. Żeby nie było to niespodzianką, bo z niespodziankami różnie bywa. Ale to ważna informacja, proszę państwa, zwróćmy na nią uwagę. Nie tylko same osoby potrzebujące, ale właśnie bądźmy uważni, rozglądajmy się wokół siebie i wiedząc już, że taka instytucja, takie centrum istnieje w Opolu, wykorzystujmy je jak tylko można. To, jak rozumiem, dla organizatorów będzie sama radość. Tak, nam zależy i od początku zależało, żeby rozwijać społeczeństwo obywatelskie w Opolu, czyli po prostu, żebyśmy my jako obywatele brali los naszego miasta w swoje ręce, żebyśmy nie czekali na to, aż ktoś coś może zrobić za nas, bo każdy ma ograniczone zasoby i również administracja miasta Opola te zasoby ma ograniczone, a to od nas zależy. Jeżeli czegoś nam w mieście brakuje, to po prostu najlepiej zrobić to samemu i przykładem też właśnie jest wiele dziedzin, chociażby sportu czy artystyczne, które w Opolu się coraz bardziej rozwijają i dużo z nich jest po prostu na zasadzie społecznych, gdzie grupa zapalonych osób
z pasją zebrała się razem, nawzajem się wspiera, jak już zdobywa pewien próg, przekracza swoich profesjonalnych działań, udaje się jej pozyskiwać środki na to. Przykładem też organizacji, z którą współpracujemy, są chociażby Murki Opole, gdzie też można do nich, do współpracy, po oczywiście gdzieś tam odpowiedniej kwalifikacji dołączyć i razem z nimi malować różne piękne murale. Tu na wyspie też powstaje ich coraz więcej. A jeden powstaje dzisiaj. Proszę Państwa, przypominam zatem, dzisiaj Festiwal Wolontariatu Impuls, jedna z inicjatyw Opolskiego Centrum Wolontariatu Iskra. Zapraszamy na stronę internetową zarówno potrzebujących, jak i tych, którzy chcą dać coś z siebie w ramach wolontariatu i otrzymać za to dużo, dużo więcej, jak już mówiliśmy na początku. Bardzo dziękuję i przypominam, że moim gościem był pan Jakub Lasek, wolontariusz, współkoordynator Opolskiego Centrum Wolontariatu Iskra. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.